Dedykację pisze. Dla mojej Aneki na nowej drodze życia. Mam tę pamiątkę od papieża, jak był kardynałem. Był zakopany w dawno, ale muszę ją opuścić. Mam pieczuk pochwalić. Tracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię co chcę, a nie to, co mam. Kiedy słucham szeptów w mojej głupim łbie, kiedy nic nie wiem, a udaję, że wiem. Trzeba robić to, co trzeba, a nie to, co się chce, bo wciąż robię, co chcę. I tylko dzieje się źle. Ci ludzie myślą, że mogą ten system oszukać, że nie muszą przestrzegać porządku, grawitacji i ustaw. Będą robić to, co chcą i się nie martwić, co potem. A później mają 40 lat i sami siedzą ze swym kotem. Ci ludzie mówią, że gonią swe marzenia. Ci ludzie mówią, że słuchają swego serca. Lecz mam dość ich gadania, mam dość ich pieprzenia. Bo kiedy wstaję i patrzę rano w lustro, wiem, że nie robię, co trzeba. Więc patrzę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię, co chcę, a nie to, co mam. Kiedy słucham szeptów w mojej głupiej głowie, kiedy podobno się realizuję, a i tak nic nie robię. Trzeba robić to, co trzeba, a nie to, co się chce, bo wciąż robię, co chcę. I tylko dzieje się źle. Piekło jest pełne ludzi, którzy słuchali tylko siebie. Siedzą i gdybają, o, ciekawie, jak jest w tym niebie. I gdy przechodzi diabeł z widłami, by wziąć ich w obroty, oni mówią, sorry, stary, nam się nie chce, mamy coś innego do roboty. Tych ludzi nie przekonasz, nie widzą w tym nic złego. Dla nich prawda i odpowiedzialność to i banałem możesz mówić im latami. Lecz nie zrozumiał niczego, bo wiem, ile nie zrobiłem, ile życia zmarnowałem. I stracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię, co chcę, a nie to, co mam. Kiedy słucham szeptów w moim głupim łbie, kiedy nic nie wiem, lecz udaję, że wiem. Tracę cierpliwość do ludzi takich jak mam, kiedy robię, co chcę, a nie to, co mam. Kiedy słucham szeptów w mojej głupiej głowie, kiedy nic nie wiem, zabawne, ile razy można przegrać i wciąż ten... Ile razy możesz wygrać, a i tak wyląduję sam w grobie. Lecz odpowiadam im trzeźwo, mimo że alkohol we mnie buzuje, że nie rzecz w tym, co jutro, rzecz w tym, co dziś czujesz. Nie pamiętać te teksty lepiej. Dziękuję.